Jeżeli jesteście przed zakupem rolet, żaluzji czy markiz, na pewno zastanawiacie się, jak będziecie tym wszystkim sterować. Dziś opowiem Wam o wyjątkowo ergonomicznej serii pilotów Situo firmy Somfy. Zapraszam. Piloty z serii Situo, obok przełączników Smooth, należą do najczęściej wybieranych sterowników firmy Somfy. Wynika to głównie z ich ergonomicznego kształtu, poręczności, atrakcyjnej ceny oraz ilości funkcji. Z założenia piloty te zostały zaprojektowane do sterowania pomieszczeniami i mieszkaniami, w których macie od 1 do 5 urządzeń. Do większej ilości urządzeń polecamy piloty z serii Nina. No a co można sparować? Pilot dodaje możliwość obsługi i sterowania nie tylko takimi systemami osłonowymi jak rolety, żaluzje czy markizy. Do tego pilota możecie podpiąć również zasłony, oświetlenie czy nawet promiennik ciepła, a to tylko przykłady. Gama pilotów Situo to 4 różne piloty, które dobieramy w zależności od ilości oraz typu urządzeń. Pierwszy, najprostszy, jest to Situo 1 i z niego wysterujemy prostymi urządzeniami takimi jak roleta lub jedna grupa rolet. Tutaj jest trochę bardziej rozbudowana wersja pięciokanałowa Situo 5 i tutaj macie dodatkowo taki wskaźnik wyboru kanału. Te piloty występują w 4 wersjach kolorystycznych: Pure, Arctic, Iron oraz Natural. Tu natomiast macie piloty Situo Variation, wersja jednokanałowa Variation 1 oraz wersja pięciokanałowa Variation 5. Te piloty występują w wersji kolorystycznej Pure oraz Iron. I zobaczcie, tutaj macie ten regulator, którym wysterujecie również kątem pochyłu lameli, w żaluzji przede wszystkim, oraz przy oświetleniu, gdzie macie funkcję ściemniania. Dziś skupimy się najbardziej na tym pilocie, ponieważ ma on wszystkie te funkcje, co wcześniej omawiane piloty, oraz dodatkowo taki tryb automatyczny i manualny. Za chwilę Wam o nim więcej opowiem. Pod względem designu jest to naprawdę elegancki pilot z lekko zaokrąglonymi krawędziami, który jest dopasowany do dzisiejszych trendów, wziętych chociażby ze współczesnych flagowców smartfonowych. Francuscy inżynierowie doszlifowali każdy najmniejszy detal. Czuć, że mamy do czynienia z najlepszymi materiałami. Pilot pewnie trzyma się w dłoni, wszystko jest na wyciągnięcie palca, a dzięki intuicyjnemu układowi klawiszy oraz dostosowaniu kilku struktur tworzywa na różnych obszarach, pilot łatwo jest obsłużyć, nawet bez patrzenia na niego. Najważniejsze klawisze góra, stop i dół zajmują naprawdę duży obszar i zobaczcie, nawet wciskając w tym miejscu, wprowadzam żaluzję w ruch. Klawiszem MAJ zatrzymuję żaluzję, ale mogę przypisać ten klawisz również jako pozycję komfortową. I zobaczcie, tutaj ustawiliśmy ją do połowy wysokości przy pełnym zamknięciu, tak więc po naciśnięciu żaluzja przechodzi do tej pozycji. Moją ulubioną częścią tego pilota jest opatentowany regulator, dzięki któremu możemy sterować kątem pochyłu żaluzji w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Jest to zdecydowanie prostsze i praktyczniejsze niż tradycyjny scroll. Na pewno zapewni Wam to ergonomię i wygodę, bez patrzenia na pilot. Kolejnym przyciskiem, który występuje tylko w wersji Variation 5, jest przełącznik trybu automatycznego. Po naciśnięciu tego wchodzimy w tryb automatyczny, co oznacza, że żaluzje będą sterowane za pomocą czujników pogodowych, na przykład czujnik nasłonecznienia, oraz za pomocą centrali internetowej Tahoma przy programatorze czasowym. Ostatnią rzeczą, która jest dołączona do każdego z tych pilotów, jest taki oto uchwyt naścienny, który naklejamy w prosty sposób. Tu już mamy go naklejonego. Pilot zawieszamy. Jak widzicie, trzyma się wszystko dobrze, nie przesuwa nam się na boki. Dzięki temu, że ten uchwyt tak stabilnie się trzyma, możemy korzystać z pilota również jakby to był przełącznik. Wszystkie pokazane dziś piloty są objęte 5-letnim okresem gwarancyjnym oraz spełniają międzynarodowe normy, również normę Act for Green, dzięki czemu sprawiamy, że nasza planeta jest choć trochę mniej zaśmiecana. Jeśli podobał Wam się nasz film, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a jeśli chcecie ich więcej, zostawcie komentarz. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej www.jarys.com.pl oraz naszego olsztyńskiego salonu. Cześć!